nic nieznanego youtuberowi, który swoją serię zapoczątkował z Sonic'iem Adventure DX, ale jako... Patrzcie, jak porobiony, nie? Heda dostał, już śpi, dobra. Przede wszystkim pójdź spać. Przede wszystkim apteczka. Czy ja coś chciałem jeszcze? Polecimy sobie naokoło trochę. Padamy stąd, ludzie, takiego podstępu jeszcze nigdy w życiu nie wykorzystałem, jeżeli chodzi o tę grę. To jest po raz pierwszy wszystko na spontanie. Wal powinna być gdzieś w tym budynku. Tak, ale niewiele zostało z tego miejsca. Więc się nie przemęczysz szukaniem. W tym zespole budynków przechowywali króliki doświadczalne. Jeśli jeden z nich znajdzie wal przed tobą, będzie martwa. Racja, już idę. Dobra, moi drodzy, tak więc czas na kolejną misję, czyli dokładnie archiwum. Jest to misja numer 12, ale upewnię się, czy zdałem matematykę. Tak jest to misja numer 12, ponieważ tutaj mamy 4, tu mamy kolejne 4, tak, jest to 12 misja. I powiem wam szczerze, że jest to misja, która zapoczątkowała jedną z najgłupszych rzeczy, jeżeli chodzi o Far Cry'a za czasów mojego starego kompa, raczej komputera mojego taty i mojego taty. Lecz zanim o tym opowiem, nadszedł czas na skopanie dupę nowemu przeciwnikowi, jakim jest króliczek doświadczalny. I powiem, że będzie niezła, szykuje się niezła jazda, jakby to powiedział Duncan z totalnej porażki. O, szykuje się niezła jazda! Znalazłem jednego z twoich króliczków. Dokładnie to gówno właśnie tak wygląda. Tak jak słyszeliście doskonale, Krieger dosłownie robił eksperymenty na ludziach. Więc nie powinno was to zdziwić, dlaczego oni wyglądają jak wyglądają. To są po prostu trochę takie golumy, jakby z Władcy Pierścieni. Takie po prostu, wiecie, niedożywione kurde gówna. Tutaj w ogóle mamy zamknięte. A był jakiś taki licznik, który jak się strzelało, to się zmieniał na zielone. Pamiętam, że coś takiego było, ale dobra. Okej. No i właśnie wracając. I ta misja jakby spowodowała, że komputer zaczął się mocno fiksować. Ta misja spowodowała, że musieliśmy z tatą po raz pierwszy sięgnąć po jakiś kod, by ominąć jakby tą misję. Znaczy... Wiadomo, że potem do niej wróciliśmy, jak grę na nowo reinstalowaliśmy, ale ta gra, znaczy ta misja spowodowała, że, nie wiem, komputer się mocno crashował. I nie wiem dlaczego. Do teraz nie mam pojęcia, co było tego powodem. Halo? Gdzie ty jesteś? Jest! Wyłonił się! Ej, patrzcie, jak go porobiłem, nie? O ja pierdolę! Ale koleś został porobiony, o kurwa! Dobra, ja się wracam, nie? Bo kurde, potrzebuję apteczki. I ta była. O, dokładnie. Ja muszę tych ziomków się pozbyć. A coś się dzieje u mnie z monitorem, bo zaczyna sobie kurde migać. Ja mam przypominam, że mam monitor LG od kilku dobrych lat.
reszta. Oh shit. Po raz pierwszy chyba zginę. A! Wiedziałem! Ja to czułem, że zginę. Fuck this. Wal się, koleś. Bądź ostrożny. Tam się dzieją dziwne rzeczy i nie mam zielonego pojęcia o większości z nich. No i dobra, mamy punkt kontrolny. Yeah, bitch. Dobra, trzeba poszukać teraz, czy mamy jakąś kamizelkę kuloodporną. Na początku była, ale teraz jej nie widzę. To mnie bardzo, ale to bardzo zaczyna niepokoić. Ale hej, jesteśmy coraz bliżej, bo już mamy ponad połowę gry, moi drodzy. I teraz się właśnie od tych misji zaczyna największy Armageddon i rozpierdol. Za przeproszeniem. I właśnie od tej misji zaczyna się najgorsze gówno, jakie mogło się wydarzyć. I wy zobaczycie, o co mi chodzi. Bo jest jeden moment w tej misji, którego ja osobiście nienawidzę. A teraz przyszedł czas na po prostu mękę, ból i cierpienie. Ruszamy. Dobra, ich było tutaj dwóch, ale w sumie nie, czekajcie, to nie do końca. Patrzcie teraz na to, co zrobimy. Musimy przesunąć to gówno. Halo, proszę się przesunąć. Ponieważ musimy tutaj się zanurzyć i popłynąć teraz tutaj. A wiecie dlaczego? Ponieważ tam jest trigger i tam będzie jedna rzecz, która jest dosyć ważną rzeczą. No właśnie, kurde. Muszę się rozprawić z tym średnim trigenem. 1,5 godziny nagrania, bo jeszcze pamiętajcie, że kontynuuję cały czas tą sesję od archiwów. Nie, od rebelii. O cholery, kichać mi się chce. Kurde. Zachciało się teraz kichać. Ammo wziąłem? Nie, bo to sobie jest komputer. Wow, shit. Ale oni są wszyscy, kurde, ten. Tu jest trigger, to czekajcie. Tu było ich więcej. Tu było ich dwóch. O cholera. Jack, pilnuj się. Crow wysłał kilka elitarnych oddziałów na ten obszar. Mają walczyć z trigerami, ale chętnie wpiszą cię na listę swoich trofeów. Trzech trigenów. O cholera. Trzy trigeny. Pamiętacie, jak wspominałem wam o OBS-ie? No to właśnie znowu zaczął jakieś kurde telemorele odwalać. Dobra, mam wrażenie co ammo. Powiedzmy, że jestem na tą czarną godzinę przyszykowany. Chodź, dobra, co ja będę kłamał. Jestem chujowo przygotowany. Tu oddział Mantis, ani śladu Carvera. Zaczynam przeczesywanie obszarów 3 do 7. W porządku, oddział Mantis, melduj, jak tylko teren będzie czysty. Przyjąłem, bez odbioru. Trzeci.
Słyszałeś coś? Tam! Zostałeś! No jak widzicie, to właśnie to jest ten moment, którego ja osobiście nienawidzę tak z całego serca, nie? Kompletnie. Ale spokojnie, ja się z nimi rozprawię w jakiś sposób. Jezu, ale mnie wystraszył. I tam jest jeszcze jeden. Jesteś mój. Nie będę tego ukrywał, że on mnie wystraszył. Dlatego postanawiam sobie do góry pojechać. Może będzie jakaś apteczka, może coś pominąłem. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby się okazało, że coś pominąłem. Idź do ostatniej działającej windy towarowej, czyli wiem, gdzie będziemy szli. Ponieważ następna misja to będzie jedna z moich ulubionych misji, bo to będzie zamrażarka. Tam jest epic soundtrack. Możliwe, że na dzisiejszej sesji go sobie posłuchamy. I oczywiście jak najbardziej jest apteczka. Dlatego dziękuję, że gra mnie tak obdarowuje. Wracamy z powrotem i kopiemy tym wszystkim najemniorom dupsko. Ponieważ to są jebane melepety. Dobra, troszeczkę za mocno wyjechałem z wulgaryzmami. Nie będę tego ukrywał. Dlatego już troszeczkę... Chociaż nie, w takich grach powiem szczerze, że się hamować nie będę, bo to są gry bardziej przeznaczone dla troszeczkę doroślejszej widowni, powiedzmy. Znaczy doroślejszej, żeby nie było, że mnie źle zrozumiecie, po prostu starsi odbiorcy. Wiecie, o co chodzi. No i co, że mnie znalazłeś? A ja was w połowie powybijałem. Ja się mogę kręcić do góry i na dół i właściwie wy mnie nie znajdziecie. Tam był jeden, kurde, ze snajperką i z wyrzutnią rakiet, pamiętam. Gdzie on, kurde, jest? Jest tam. Mówię wam, że zaraz przyjdzie jakiś, kurde, z tych. O, jest. Dobranoc. Ja tylko mu życzyłem dobranoc. Czy ja coś złego zrobiłem? Chciałem, by się dzidzia wyspała. Teraz na spokojnie. Po cichutku. O, jest jeszcze jeden. Kurde, ale widzicie, mam dobry patent na tą misję i ja to wykorzystam jeszcze raz. Dobra, leży. Jest, kolejny przyszedł. Ja się cofnę. Bo on tu przyjdzie. On nawet wbiegnie tutaj, zobaczycie. Ja jestem tego świecie przekonany, on tu wbiegnie, jak nic. Nawet pewnie ich z dwóch będzie. Nawet z trzech. Czekajcie. A, rzućmy. Co? On się tu czai, mówię wam. On tu zaraz wbije. Jestem tego świecie przekonany. Na bank on tu wbije. Dobra. Ja się nie będę pierdzielił w tańcu. Jak on tu wbije, on dostaje heada zaraz. I kurde, koniec. Dostaje lepę i od razu kurde idzie spać, nie? Chodź tu. Dostajesz w czachę i zaraz idziesz spać, nie? Mówię ci. No dawaj, kurde, co ty...
Jezu, ale... I oni z siebie robią takich kozaków, a to są zwykłe pizdy, nie? No i proszę bardzo, i czym... Co ty udowodniłeś teraz? Co ty, człowieku, udowodniłeś? Jesteś zwykłym gównem i tyle. O, i tam kolejny stoi, widzicie? Sam się zabił! O kurwa! No nie dość, że głąby to jeszcze ułomy, nie? Dwa w jednym. Na jednym kwadracie, bracie. Ja nie mogę, ja nie wierzę w to po prostu. To są downy. Nic innego, tylko zwykłe klauny, kurde. Nie, no po prostu aż mi się śmiać chce. W sumie już to robię. Czy jeszcze któryś będzie chciał mnie zaskoczyć? Czy już mogę sobie bezkarnie chodzić po poziomie? Chyba to wszyscy już padli. Ale muzyka jest jaka jest, nie powiem, że nie. Chyba, że... Zaraz ktoś na dole tu będzie. Ale jak już, to pewnie jedna osoba. Nie wierzę w to, że wszyscy tutaj nagle się zaraz spawnią. No to jest niemożliwe akurat. Tutaj był chyba koleś z wyrzutnią. Ale czekam na tego kolesia ze snajperką, bo on ma ammo do snajpy, a mi się przyda, bo pod koniec misji jest taki jeden moment. Taki, kurde, dziwny. Nie tak skurwiały jak ten, ale... Ktoś do mnie dzwoni. Dobra. Już jestem z powrotem. Ciskamy dalej. Ma co tutaj, kurde. O. Jest punkt kontrolny. Widzicie, co te kurde mongoły robią? One chcą za wszelką cenę łapą mnie skrzywdzić tymi swoimi kurde pazurami ostrymi, jak nie powiem co. To wszystko? Chyba ich było czterech, czy to wszystko? Nie, to wszystko! Dobra, sorry za ten mój chamski śmiech i głupi. Ej, no teraz to już mam kurde full ammo, człowieku. Ale chciałbyś stąd wyjść. Dziękuję. Bo to są zepsute drzwi od windy. Czy to zaraz koniec misji jest? Bez kitu to już koniec misji jest. O, tacy wy jesteście cwaniacy, wy myślicie, że ja was nie widzę, nie? Oj, to teraz się zacznie jazda. Szykujcie się. Thank you.
Jak już wszyscy mają być porobieni, to wszyscy, nie? O, tu jeszcze przyszli na wizytę do mnie. Chodź tu jeden z drugim. Ej, no kurde, panowie, wy się w ogóle nic nie staracie. Dobra, ja idę sobie, kurde, po ammo, bo kurde, ja tak nie wytrzymię, ja nie wytrzymię, tak? Po prostu, no kurde, nie wytrzymię. Ej, zaraz, tu jest jakiś jeszcze jeden. Solenizant się znalazł. Wiecie co? Przeszukamy najpierw teren, zaraz go, kurde, zdejmiemy. I się skończy. On tu gdzieś się kampi. Ja jestem na bank świecie przekonany, że jednego pominąłem. I on teraz... A, no oczywiście, że tak. No kurde, minimapka nigdy nie zawodzi. Dzień dobry i dobranoc, dziękuję. Ha, tfu na ciebie, tfu. Jedziemy. Jeżeli chodzi o ten moment w misji, to tutaj z ojcem... O dziwo, powiem wam szczerze. O kurde. Trochę mi się gra zminimalizowała, nie będę tego ukrywał. Powiem wam, że o dziwo, nie miałem z tą misją... Znaczy, w tym już momencie nie miałem żadnych problemów, ja i tata. W sensie, jak ja grałem oczywiście osobno po tajemku, gdzie oni nawet nie wiedzieli, że mam gdzieś jakiś save, bo ja się sprytnie nazwałem, bo ja się nazywałem kodem binarnym. I oni myśleli, że to jest jakiś save stworzony przez grę, nie? A oni nie wiedzieli, że to ja się tak nazwałem, bo ja tam się nazywałem 01010001, nie? Tak więc, no powiem, że beka trochę. Ale spokojnie, tak też zrobiłem jeszcze z tym. Z Quake'em. W Quake'u 4 jak grałem. W Quake'a 4 w sumie. No i dobra, co? Jedziemy sobie tak trochę naokoło. Wózkiem widłowym. I to będzie już zaraz końcówka misji. Tu już zaraz koniec misji będzie, moi drodzy. I możliwe, że jeszcze tą zamrażarkę sobie przejdziemy trochę, chociaż. Zobaczymy, na ile będę wydajny, żeby przejść do końca. Czy przejdę ją do końca, czy nie. Wejdźmy tutaj. Tu chyba był też kolej ze snajperką. Nie jestem pewien. Ale lepiej mieć tą pewność i czujność 100%. Bo jak tutaj wejdę, to tutaj już będzie istny Armagedon. Tylko że tutaj będzie wojna pomiędzy wszystkimi. No nie, tu był koleś z wyrzutnią. Myślałem, że ze snajperką. Ale tu był jeszcze jeden koleś ze snajperką. Ja pamiętam, że on tu stał. To będzie, to koniec dla ciebie. Koleś. I tutaj chyba był jeszcze, nie? Czy coś pominąłem? Nie, no to już chyba wszystko oczyściłem, dobra. Czyli okej. Dobra. Tak się bawimy, spoko. O, ale już, ale teraz to mam full set, nie? Kurde. Teraz to już nie mam czego się obawiać. Jest punkt kontrolny, nareszcie. Patrzcie, kurde, byłem blisko końca misji, no szkurde! Ja mogę ich tak porobić łatwo, Jezus Maria! Ja kiedyś też tak zrobiłem i mi się udało, a teraz, kurde, downy mnie musiały zauważyć, a tu przecież jeszcze jeden grubas lata, no szkurde! Dobra, widział mnie. Nara. No kurde, ja geniusz jestem. Dobrze wam tak. Z łamasy. Patrzcie, jak oni się tam naparzają, a ja se mogę, kurde, przejść, nie? Jak gdyby nigdy nic.
A, tu już nic nie ma, okej. Co za downy, co za kretyni. Dobra, idziemy do windy. I mamy zamrażarkę, misję 13. Ale idzie dobrze, kurde. Nie powiem, że nie. Słuchaj, Jack. Udało ci się przejść przez obszar stoczni, więc powinieneś być teraz znacznie bliżej Val. Dobra, zamrażarki pod pewnym względem nie lubię. A mianowicie pod tym. No już widzicie czemu nie lubię zamrażarki. Ale muszę ją przeboleć. Szybko, nadchodzą. Spróbujemy ich tu zatrzymać. Myślałem, że oni się tu przedostali. Ja pierdzielę. Dobra, próbujemy. Znowu to samo. Gra mi się chciała ten zminimalizować. Patrzcie, oni się sami kurde zbugowali. Widzicie, trzeba trochę tutaj pomyśleć. Pogłówkować trochę i już. I już będzie lepiej. Dobra, oni tutaj są martwi. Iść do ostatniej pozycji Valerie. Uuu, Valerie. Tu nie mogę przejść. Lipa. Oni się tam z kolejnym grubasem naparzają. Jezus Maria. Ale oni są żałośni, nie? Oni myślą, że oni ze mną wygrają, nie? Oni są kurde w takim życiowym błędzie. W sumie to ich misja to jest taki życiowy błąd. Dobra, bierzemy kartę i idziemy stąd. Idziemy dalej. Braczko! Straciłem kontakt! Mam tu kulę z twoim imieniem! Zrobię cię na strzępy! O kurde, zapomniałem, że tu jest jeszcze ta sekcja z trigionami. No i znowu kurde mi się musiało coś wydarzyć, no ja pierdzielę. O kurde. Elitarne oddziały Krigera zablokowały drogę do windy, by zapobiec wychodzeniu Krigera. Znajdź drogę do pomieszczenia ochrony, żeby otworzyć drzwi.
O kurde, znowu to samo, tak jak wczoraj mnie... Znaczy wczoraj, no właściwie dzisiaj mnie cały czas kark boli, nie? Kurde. Skopię ci tyłek! Ja... Wdepczę cię w ziemię! Pilnujcie się! Wdepczę cię w ziemię! Rozwalę cię! Strzelę ci w twarz! Kto tam jest? Prosto między oczy, frajerze! Zapomniałem! Zapomniałem, że oni tu wychodzą! Mam twój numer! Kontakt! Gdzie on jest? Już po tobie! To są właśnie te elementy zamrażarki, moi drodzy. I tu zaraz przyjdzie średni trigger, nie? Ja pamiętam to. Tak, tak. Ale tak, jeżeli chodzi o zamrażarkę, to tutaj z tatą właśnie uwielbialiśmy zawsze ten moment z tą muzyką, która będzie leciała potem. Zobaczycie jaki. Widzicie? Mówiłem, że będzie tu średni trigger? Ja go pamiętam. Ale tak, tak wygląda zamrażarka. Mi się, dla mnie zawsze to było epic, nie? Ten moment, jak na grafikę. Kurwa. Przerywasz mi! Niewdzięczny chuju. Dobra. Jak na grafikę z 2004, to to jest po prostu zajebiste, nie? Ta gra dostaje takiego wielkiego plusika. Powiem wam szczerze, że ja wolę jednak te triggery niż te króliczki doświadczalne. No oczywiście, że bolało. Już po tobie! Chcesz więcej? Proszę bardzo! Co, bolało? Co tu się stało? Patrzcie jak porobieni, nie? A ja mam tylko, zobaczcie ile HP. Mam nadzieję, że to był ostatni przełącznik. Jest tu jakaś apteczka? Nie pogardziłbym żadną apteczką. Halo? Jest! Czemu ja ją ominąłem? Czemu ja byłem na tyle głupi, że ją ominąłem? Halo? Never mind. Nieważne. Gram dalej. Właśnie, prosto między oczy. Dobrze powiedziałeś. Szkoda, że po tych słowach strzeliłeś samobuja. Ale ja tu chyba byłem. Wiecie, że ja tego nie pamiętam? Ja byłem tu. Przecież halo, tu ja tu byłem. Co jest? Ła, kurwa. Tutaj też byłem.
I tutaj też byłem. Zapomniałem, że tu trigeny są! O kurwa! Matko boska! Ale mnie wystraszył! Ja pierdziule! No ale właśnie wracając, jeżeli chodzi o zamrażarkę, to bardzo właśnie lubiliśmy tą misję ze względu na taką trochę, że jest trochę tego, wiecie, że tutaj nie ma tak jak było w poprzedniej misji, czyli w archiwum, gdzie była znacząca większa ilość tych najemników, tutaj jest trochę podzielone, tu jest trochę najemników i trochę tych trigenów i mutantów, tak więc bez zbędnego przedłużenia wchodzimy, halo. No i praktycznie lubimy bardzo klimat, jak i grafikę tego poziomu oraz końcówkę, która jest zarąbista. Końcówka tego poziomu jest mua. Ale za dzieciaka mówię, ja nie miałem jakoś zbytnio problemu z tą misją. Tata przeszedł ją chyba za drugim razem. Tak więc... Proszę. Ja postanawiam ominąć ten cały ceregiel. Mam twój numer. Zdecydujcie się, czy wy chcecie się z nimi napalać, czy ze mną. Wiem, że byście chcieli i mnie, i ich zabić, no ale... Już po tobie. Ty, w koszuli! Prezenty dla ciebie, koleś! O, to ich jest więcej, kurde! Ale dwa heady poleciały. Soczyste headshoty. To ja lubię. Brać go! Ci dupsko. Chcesz spróbować? To jest! Rozwalę cię na kawałki. Ugryź mnie w dupę. Chcesz więcej? Proszę bardzo. No chodź. Będziesz żałował, że jeszcze żyjesz. Co zabiję cię. No kurwa, najlepiej samego mnie zostawić z tymi downami, nie? Zamiast ich wcześniej wybić, to się wolą na mnie skupić. No co za kurde ułomy. Ja nie wierzę kurde w tych najemników. Oni wolą... Zamiast... W tym momencie oni powinni troszeczkę tak podać sobie wszyscy ręce. I powinniśmy wszyscy razem wybić te trigeny, a następnie kurde wybić... Dobra. Niech zginę. Bo nie mogę dojść do słowa. Ja mówię, nie? Po prostu, kurde, powinno być tak, a nie, że oni, kurde, teraz... dobra, ale Jack jest tym. No i co z tego, że on, kurwa, jest tym? Co z tego? Co to ma, kurde... To coś w ogóle zmieni? No właśnie. Co to było? A ty przy ściany, kurde, co ty jesteś? Jakiś cheater jebany? Uwaga! O. Uwaga, uwaga, bo jebła mnie waga. Pff, sam się wysadził, no co za idiota. On se chyba granata pod nogi włożył, nie? No dobra, no kurde. Im więcej ich zginie, tym lepiej dla mnie. Osobiście. Mi to tam wsiorybka, niech się zabijają. Będzie spokój.
Zabijajcie się tam dalej. No nie podskoczę ci. Rzeczywiście, bo ty jesteś taki kurde karzeł, że nie ma co skakać. No, tacy kurde odważni, a zaraz zginą, nie? No tak, to nieźle go rozwaliłeś na kawałki. Już jesteś martwy. No, to czemu dalej żyje? A skąd wiecie, kto go kurwa zabił? Nie schowasz się. No nie schowasz się. A ty się kurwa może schowasz. Pajacu zajebany. No i dobra, zestrzelaj, kurde. W dupie to mam. Jezus Maria, tego nie przewidziałem! Kurwa! Wiecie, was matka w domu nie miała? Serio? Ja pier... No, co za gówno zasrane. Żryj ołów. Jezus Maria, widzieliście to? Dobra, ludzie, teraz przechodzimy do mojego ulubionego momentu w tej misji. Ja pierdziele, ale się zesrałem, nie powiem, że nie. Jest tam apteczka jakaś? Ola Boga, proszę, żeby była. Dobra, posłuchajcie sobie teraz. Pomysły? Droga do Val wygląda na odciętą. Radzę znaleźć sposób, by znaleźć pomieszczenie zbiorników z mutagenem i spróbować przepłynąć do następnej sekcji. Dobra. Teraz ja się zamknę, a wy se posłuchajcie tej epickiej muzyki. Tak jak też tak zrobiłem na livestreamie, jak i na moim oryginalnym let's play. Tak więc, ruszamy! Załatwione. Dzięki za radę. Jedziemy z koksem. Kurde, nie wyszło, Jezus Maria. Jeszcze raz. Dobra, ominięty.
Dobra. Słuchajcie, teraz będzie niezła jazda. Posłuchajcie sobie tego tekstu. I dlatego, nie bez powodu ta gra jest plus 16. Jedziemy. Chodźcie tu, sukinsyny. Chcecie jeszcze? Wal! Mam złe wieści. Próbowałem wezwać pomoc z zewnątrz, by nas stamtąd zabrano, ale jest pewien kłopot. Co jest, Harland? Krieger ustawił pole elektromagnetyczne blokujące transmisję na zewnątrz. Jesteśmy zagłuszani. Będziemy musieli je wyłączyć. Zabiorę was wkrótce. Co więcej, powinno mi się udać dostarczenie was do źródła pola. W pokoju znajduje się boczne wyjście, a ja jestem w jachcie na zewnątrz. To powinno nas doprowadzić do głównego obozu Kriegera. Może uda mi się tam rozejrzeć i znaleźć sposób na jego zamknięcie. Róbcie co chcecie, ale wieje. Jak tylko dostaniemy sygnał do ucieczki, nawet mi za to wszystko nie płacą. To jest smutna prawda i to jest naprawdę przykre, mega. Cóż ja na to poradzę, Jack?